Bogate i widowiskowe, tak można opisać drugie międzynarodowe targi turystyczne i wędkarskie na pograniczu Expo Sejny 2012. Bogate, bo prezentuje się na nich ponad 140 wystawców z Polski i z zagranicy. To hotele, biura podróży, producenci oraz importerzy sprzętu pływającego i wędkarskiego, samorządy, stowarzyszenia, lokalne grupy rybackie oraz inne podmioty związane z turystyką i wędkarstwem. Widowiskowe, bo halę przy ulicy Łąkowej, gdzie odbywają się targi, wypełniają piękne i drogie łodzie, kajaki i wszelkiego rodzaju sprzęt wodny. Organizatorem jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka po jeziorze Suwalsko-Augustowskie z Cezarym Cieślukowskim jej prezesem na czele. Jak wyjaśnia Cieślukowski, celem targów jest promocja branży turystycznej z Suwalszczyzny, hoteli, pensjonatów i producentów łodzi. Ponad 140 wystawców z Polski, z zagranicy ponad 20 wystawców, nawet z tak egzotycznych krajów jak RPA, ale też naszych sąsiadów Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina. Celem tych targów jest promocja szeroko rozumianych walorów turystycznych ziemi sejneńskiej, augustowskiej i suwalskiej. Robimy to poprzez promocję obiektów turystycznych, hoteli, pensjonatów, kwater agroturystycznych, promocję dobrej kuchni regionalnej, promocję również produktów turystycznych, takich jak chociażby narciarstwo, wędkarstwo, trasy rowerowe, miejsca piękne jak Baśń i promujemy poprzez również sprzęt turystyczny, który produkowany jest na terenie naszego regionu. Widzicie Państwo za mną łódki, między innymi łodzie motorowe, łodzie wędkarskie, które są produkowane na terenie Suwalszczyzny. To wszystko ma służyć temu, żeby przybywający tutaj goście oraz informacje, jakie będą płynęły poprzez media, między innymi przez Radio 5, spowodowały, żeby tych turystów odwiedzających Suwalszczyznę z roku na rok przybywało. Wystawcy są pod wrażeniem ilości stoisk i liczby zwiedzających. Wielu zwraca uwagę, że jak na tak małe miasteczko jak Sejny, targi są bardzo bogate. Wszyscy liczą, że uda im się pozyskać klientów na towary i usługi. Wielu przyjechało z odległych miejsc z nadzieją, że podbiją Suwalszczyznę swoimi łodziami, wędkami i innymi produktami. Ja się nazywam Jacek Ośko, jestem z Lublina i reprezentuję firmę Kano Kajaki. Chcielibyśmy też zaprezentować nasz sprzęt w regionie, który jest dla nas dosyć ciekawy, ponieważ no, z naszych ustaleń wynika, że jest tutaj co najmniej kilka tysięcy sprzętu do wymiany na nowy. Także jest to dla nas potencjalny rynek sprzedaży. Jesteśmy z Augustowa, reprezentuję firmę Netlink, zajmującą się czarterem barek, takich oto barek turystycznych na kanale augustowskim. Targi zapowiadają się bardzo ciekawie. Myślę, że będzie warto. Jestem pierwszy raz. Marek Sztewko, reprezentuję firmę Robinson. Przywieźliśmy, chcieliśmy zasygnalizować naszą ofertę skierowaną dla wędkarzy. Targi są turystyczno-wędkarskie, czyli jak najbardziej na miejscu nasza oferta. A przyjechaliśmy tutaj, bo widzimy wielką szansę w zaistnieniu tutaj na rynku pogranicznym.